Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na takie książkowe podsumowanie właśnie roku 2020. Kończył się święta, ja co prawda jeszcze uparcie nie chcę poczuć tego klimatu noworocznego i trzymam się gdzieś tam, ubieram te swetry i gdzieś tam próbuję jeszcze się nogami i rękami zaprzeć w świątecznym klimacie, natomiast pewnie jak Wy już to oglądacie, tam klimat minimalnie opada. Nie zmienia to jednak oczywiście faktu i tego, że właśnie koniec roku zawsze jest takim czasem częściowych podsumowywań i gdzieś tam dlatego też postanowiłam, że chciałabym, żeby ten film powstał. Jest on inspirowany właśnie filmem częściowo Kat z kanału Kat Vloguje i też widziałam, że chyba Nicola zrobiła tego typu odcinek. Natomiast też chciałabym na samym początku zaznaczyć i zauważyć, że każdy czyta ile chce książek w danym roku i to nie jest tak, że ja Was zachęcam do czytania książek na ilość, bo sama też tego nie robię. Jakoś tak się złożyło dziwnie w tym roku, że przeczytałam rzeczywiście dużo książek, bo z tego co pamiętam chyba 106 albo 107, ale to też, no mówię, taki rok akurat mi się trafił, może za rok będzie ich mniej. Wiem, że w 2019 przeczytałam dużo mniej książek, teraz kwarantanna, lockdown, COVID właśnie wpłynęły też na mój rozwój czytelniczy. To jest jeden z niewielu pozytywów, ale właśnie dlatego też pewnie tych książek będzie tyle. No ale właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby to jakoś tak zbiorczo potraktować i gdzieś tam te książki jednak umieścić. Ten rok w ogóle zaczął się bardzo dziwnie, dlatego że w pewnym stopniu nakierował trochę, początek przynajmniej, nakierował bardzo mocno moje życie czytelnicze, dlatego że na przełomie grudnia i stycznia byłam w Atenach i też zaczęłam czytać klasyki, właśnie częściowo filozoficzne, bo zaczęłam czytać na przykład Obronę Sokratesa, Platona i jakieś tam rzeczywiście dialogi. Samych dialogów rzeczywiście nie liczyłam w tym zestawieniu, bo już bez przesady, ale Obronę Sokratesa policzyłam. Natomiast właśnie to chyba te książki najlepiej na samym początku oddały to, w jakim w ogóle kierunku właśnie byłam, jeżeli chodzi o moje przeżycia wewnętrzne czytelnicze i mój gust też, bo przeczytałam 33 książki, które w jakimś tam stopniu można byłoby uznać właśnie za klasyki. Czyli no wiadomo, że to też jest różnie rozumiane, bo dla kogoś klasykiem będzie przykładowo właśnie Pollyanna, a dla innej osoby klasykiem tylko i wyłącznie będzie Portret Doriana Graya, więc ja w tym, no to jest takie bardzo luźne liczenie, też nie jestem jakaś taka dobra w systematyzowaniu tego, ale właśnie tak było. Przeczytałam też 6 komiksów, 6 powieści graficznych, ale właśnie co do powieści graficznych, one, każda z nich była na tak wysokim poziomie, że pomimo, że jakby ich liczba może nie jest jakaś mega duża czy coś takiego, to muszę Wam przyznać, że czuję jakby ten rok mimo wszystko bardzo mnie zaprzyjaźnił z tymi powieściami graficznymi, bo wcześniej w ogóle po nie nie sięgałam, a właśnie w tym roku przeczytałam praktycznie, no w sumie wszystkie 6 były naprawdę dobre i były rzeczywiście na naprawdę fajnym poziomie. Czytałam też bardzo dużo fantastyki, w sumie 46 książek właśnie w tym dziale, w tym przedziale, z czego właśnie mniej więcej połowa to było science fiction, a druga połowa to było fantasy. Więc też tak dosyć różnorodnie mi się to udało. Natomiast cała reszta to są książki zwykle właśnie albo młodzieżowe, albo obyczajówki. Przeczytałam chyba jeden kryminał i nie jestem jakoś taką miłośniczką tego gatunku, jak pewnie zauważycie po tym zestawieniu, który właśnie będzie w dalszej części filmu. Nie jestem jakąś fanką kryminałów i nie sądzę, żeby, no może w przyszłym roku się to zmieni, ale chwilowo jestem bardzo taka jednolita tematycznie. Jeszcze zanim przejdę, chciałabym Wam dać jedno wyzwanie. Prawdopodobnie za kilka dni na moim kanale pojawi się film z 15 lub 10 najlepszymi książkami tego roku i jestem ciekawa, czy jakkolwiek obstawiacie, która książka będzie, załóżmy, moją ulubioną, albo przynajmniej, czy moglibyście napisać w komentarzach 3, które Waszym zdaniem, jak na, sądząc po moich recenzjach, moich study vlogach, moich reading vlogach i właśnie moich filmach, mogą być właśnie tymi książkami, które będą takim top topów i kwintesencją tego roku. Zachęcam Was do tego, jestem mega ciekawa, jak będziecie typować, no i właśnie jak będę czytać tę listę, to możecie się zastanowić przy okazji, którą obstawiacie za bycie właśnie taką moją nową miłością tego roku. Pierwszą pozycją jest coś, co już zapowiedziałam, czyli Obrona Sokratesa. Trochę mnie to wciągnęło w filozofię i gdzieś tam, no między innymi przez to później właśnie zachciało mi się, no i byłam w Atenach, więc tak, zaczynam od tego. Kolejną pozycją jest Cień Hegemona, coś z literatury science fiction, właśnie Orsona Scotta Carda, oraz Teatr Cieni, również z tej samej serii.
Mamy tutaj także Dumę i uprzedzenie, oczywiście autorstwa Jane Austen. Mój reread czytałam po raz drugi. Cień olbrzyma. Ostatnia godzina autorstwa bestsellerek, z której samego istnienia jestem naprawdę bardzo dumna. Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia to są oczywiście dwa opowiadania poprzedzające sagę o Wiedźminie, o Geralcie z Rivii, w której bardzo się zakochałam w tym roku. Potężne tomisko, jakim jest Wojna Makowa, pierwsza część. Krew elfów, chrzest ognia i czas pogardy. Zaznajomiłam się też w tym roku pierwszy raz właśnie z Harrym Potterem i jestem z tego powodu mega szczęśliwa, bo jako dziecko właśnie słuchałam wybiórczo, a teraz udało mi się całkowicie i właśnie dlatego jest tutaj Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Komiks, powieść graficzna na podstawie, czy też opowiadająca właśnie o życiu George'a Orwella. Harry Potter i Komnata Tajemnic. Oddam Ci Słońce. Wojna nie ma w sobie nic kobiety Świetłany Aleksiejewicz. Kołysanka z Auschwitz. Komiks o życiu ogólnie właśnie Tamary Łębickiej, ulubionej malarki mojej przyjaciółki. Kolejna lektura szkolna, czyli Hamlet. Wojna światów od Wellsa. Pierwsza książka tego autora w tym roku. I jak najbardziej udane pierwsze spotkanie. 451 stopni Fahrenheita. Darwin, jedyna taka podróż. Chata wuja Toma. Pan lodowego ogrodu, czyli właśnie kolejny reread. Ahaja Ziemiańskiego, Harry Potter i więzienia z kabaną i Harry Potter i czara ognia, Alicja w krainie czarów, Małe książę i tą książkę przeczytałam dwa razy w tym roku, ale właśnie policzyłam sobie jako jeden. Opowieści z Narni, Polianna, Nie róbcie mu krzywdy, czyli reportaż o albinosach w Tanzanii, Pierścień i róża, Gwiezdny pył, Był sobie pies, The Egg i jest to opowiadanie bardzo ciekawe, bardzo krótkie, polecam serdecznie. Studium w Szkarłacie i tak, było to moje pierwsze spotkanie z Sherlockiem. Wehikuł czasu, drastyczna zmiana gatunków, czyli kasacja. Gdzie niebo mieni się czerwienią. Pierwszy tom Zwiadowców, czyli Ruiny Gorlanu. Jaszczur Balzaka. Wielki Następca, czyli reportaż o Kim Jong-unie. Folwark zwierzęcy. Małe kobietki. Horyzont. The Hunger Games i są to oczywiście Igrzyska Śmierci po angielsku. Złodziej Pioruna, znowu to był reread, ale nie żałuję. Płonący most właśnie z serii Zwiadowcy. No i właśnie Ziemia skuta lodem. Stary Człowiek i Morze, udało mi się to przeczytać w oryginale, czyli właśnie po angielsku. Cierpienia młodego Wertera, przeczytałam dobrowolnie, nie jako na lekturę. Harry Potter i Książę Półkrwi i Harry Potter i Insygnia Śmierci, więc jak widać udało mi się przeczytać właśnie w tym roku wszystkie książki ze świata Harry'ego. Rdza Jakuba Małeckiego, Anonimowi Heretycy, Śniadanie u Tiffany'ego, Mitologia Słowiańska, Frankenstein i tutaj też był on przeczytany przeze mnie właśnie po angielsku. A co byście myślały? Piękna i Bestia, Wyzwanie Stoika, Ślady, Podróż Ludzi Księgi Olgi Tokarczuk, Harry Potter i Zakon Feniksa i nie wiem dlaczego, ale gdzieś mi wcześniej zniknęła ta książka przy okazji chronologii, więc ją właśnie tutaj wspominam. The God, Mistrz i Małgorzata, Czerń i Purpura, Hobbit Tolkiena, Światło ukryte w mroku, Afryka jest kobietą, Szczęście rodzinne od Tolstoja. Dzisiaj narysujemy śmierć, jest to reportaż o ludobójstwie w Rwandzie, Morze, morze wróci, Wszystkie ziarna piasku, świetny reportaż właśnie o sytuacji i o tym, co się dzieje między Marokiem a Saharą Zachodnią. Coś luźniejszego, ale naprawdę dobra książka, Współlokatorzy. Opis po prostu heroicznej przygody, która no po prostu jest czymś niesamowitym, czyli rowerem i pieszo przez czarny ląd. Opowiada o człowieku, który w latach 30. słuchajcie, przeszedł sobie i przebył i przepłynął Afrykę. To jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem, jak ten człowiek to zrobił, ale zrobił. Narcyz i Złotousty Hermana Hessego, Marsjanin i następny komiks, czyli Zabić Drozda w wersji właśnie graficznej, Posełki, 8 pierwszych kobiet, O co nas pytają wielcy filozofowie, powieść graficzna, powiedzmy wersja komiksowa mojej ukochanej książki, czyli roku 1984, właśnie w takiej wersji graficznej. Autorski komiks właśnie Podróże z pazurem, Demian, także Hermana Hessego, Zwiadowcy, Bitwa o Skandię, Legendy warszawskie, Szóstka Wron, Rekin z Parku Jojogi, Portret Doriana Greya, Kwiaty w pudełku i jest to właśnie reportaż o Japonii, Candid, czyli optymizm, Zmierzch, z tym, że nie ten o wampirach, tylko właśnie jest to klasyk literatury japońskiej, więc tak zaznaczam, żeby było jasne. Świąteczne nieporozumienie, Gorączka złotych rybek, również od wydawnictwa Tajfuny, Niedźwiedzi Bóg,
Ronia, córka zbójnika. Opowieść wigilijna i jest to coś, co właśnie przeczytałam jeszcze kilka dni temu przed Wigilią i powiem Wam szczerze, że jakby idealnie po prostu tak wchodzi się w ten świąteczny klimat. Nie spodziewałam się, że ta książka tak mi się spodoba, powiem szczerze. Świat Zofii, czyli książka wprowadzająca do filozofii. Pożegnanie z Afryką, które przeczytałam ze względu na to, że bardzo lubię film. Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Kolejna powieść graficzna, tym razem o malarce, czyli Artemisia. I na koniec Dziadek do orzechów, chociaż chciałabym zaznaczyć, że jestem bardzo blisko przeczytania też pierwszego tomu historii filozofii właśnie Tatarkiewicza na olimpiadę, ale nie wiem, czy mi się to uda, więc jeszcze mam tutaj tej książki nie daję. Prawdopodobnie mi to wyjdzie, bo mam jeszcze kilka dni, w trakcie których mam zamiar właśnie siedzieć, ale no oficjalnie jakby nie będę dodawać do liczby książek, ale jestem ciekawa, która właśnie z książek i z tych pozycji wskazanych przeze mnie wcześniej waszym zdaniem będzie moją ulubioną. Jestem ciekawa, na ile dobrze po prostu traficie. No i co? Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Przypominam, że czytanie książek nie jest zawodami i to nie jest tak, że właśnie możemy się gdzieś tam przeskakiwać i przerzucać właśnie ilością przeczytanych lektur, bo to nie o to chodzi i chciałabym Wam to jeszcze raz przypomnieć. Na pewno jest wiele osób, które przeczytało więcej książek niż ja, jak i są też na pewno osoby, które przeczytały mniej i to też jest okej. Więc już skoro te formalności mamy za sobą, no to zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama. Dziękuję Wam mega serdecznie za obejrzenie. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Pa!